szczęśliwa. Jestem zdrowa. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne, niczym balonik. Dbam o siebie, bo nie chcę go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Jest środa, 21 września, Emila Okupska. Rozpoczynamy wydarzenia Telewizji Centrum. Oto dzisiejsze tematy. Od poniedziałku pacjenci mogą korzystać z trzech nowych poradni specjalistycznych w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych. Tworzone są trzy nowe poradnie. Tutaj na Łęczyckiej mamy dwie, poradnię urologiczną i poradnię alergologiczną, zaś na Fijałkowskiego w przychodni rejonowej numer 1 mamy poradnię kardiologiczną. Powiemy także o groźnym dla ludzi i zwierząt barszczu sosnowskiego. Parząca roślina pojawiła się w rejonie ulicy Tuwima. To jest taki krzew, który parzy. Stary sedes, tapczan, krzesła, a nawet dmuchany ponton mogą podziwiać spacerowicze nad torami kolejowymi w okolicy ulicy Ciosnowskiej. I nie jest to niestety żadna artystyczna instalacja mająca skłonić do refleksji. Tej zabrakło z pewnością komuś, kto pozbył się, wyrzucając w krzaki niepotrzebne sprzęty i odpady budowlane. Problem dzikich wysypisk wciąż jest obecny w naszym mieście. I to pomimo wprowadzonych przepisów. Wprowadzona w 2013 roku ustawa antyśmieciowa miała problem dzikich wysypisk uregulować. Niestety, mimo to bardzo często jesteśmy świadkami miejsc, w których to mieszkańcy Zgierza do przepisów się nie stosują. Ta ustawa nie do końca nam załatwiła ten temat. Myślę, że warto się zastanowić, czy nie objąć w 100% wszystkich mieszkańców właśnie tym wywozem, także i przedsiębiorców, bo jest taka możliwość i warto się zastanowić, ponieważ ponosimy bardzo duże koszty, czy wszyscy, na porządkowanie tego terenu. Przykładem są odpady pozostawione w pasie zieleni tuż przy torach PKP w okolicy ulicy Ciosnowskiej, czy też te wyrzucone w lesie przy ulicy Przygranicznej. Na terenie, jak się później okazało, PKP jest duże wysypisko odpadów komunalnych i pobudowlanych. Tutaj niestety nie udało nam się ustalić sprawcy tego wykroczenia, dlatego w dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do Polskich Kolei Państwowych o uporządkowanie tego terenu i w dniu dzisiejszym, dosłownie godzinę temu, drugie duże wysypisko odpadów, tym razem odpadów typowo komunalnych przy ulicy Przygranicznej i w tym wypadku więcej szczęścia, ponieważ w tych odpadach udało nam się zabezpieczyć materiał mogący świadczyć o sprawcy ich wyrzucenia, dlatego tutaj postępowanie już będziemy dalej prowadzili. Takie zjawisko to problem, z którym zmaga się wiele gmin w całej Polsce. Jednak coraz częściej udaje się znaleźć i ukarać osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów. Pozostawione faktury czy rachunki, na przykład po remoncie, umożliwiają odnalezienie sprawcy. Ci z kolei mogą liczyć się z surową karą. Za taki czyn grozi mandat nawet w wysokości 500 zł oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. A w postępowaniu sądowym kara może wynieść nawet 5000 zł. W wielu przypadkach kara finansowa i tak nie odstrasza. Z kolei zgierski magistrat stawia na metodę lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli świadomość i edukacja Zgierzan szansą na ochronę środowiska. Przeprowadziliśmy już kilka akcji edukacyjnych. Ostatnio też przeprowadziliśmy taką akcję, pozyskiwaliśmy od mieszkańców informacje, jak widzą ochronę środowiska. Było naprawdę bardzo dużo pomysłów i widać, że społeczeństwo ma tą świadomość, no aczkolwiek jakieś jednostki no, jeszcze nie do końca może zrozumiały problem. I będziemy się starać tutaj
nacisk na edukację kłaść. Pomocne mają okazać się również kontrole Straży Miejskiej. Ta okresowo przeprowadza weryfikację posiadanych umów, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw pod kątem oddawania śmieci do właściwych odbiorców. My także nie bądźmy obojętni i reagujmy w przypadku, gdy jesteśmy świadkami wyrzuconych odpadów, czy też gdy natrafiamy na nie podczas spaceru. Z trzech nowych poradni – kardiologicznej, alergologicznej i urologicznej – mogą od poniedziałku korzystać z Gierzanie w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych. Na razie za wizytę w poradniach trzeba zapłacić. Jednak niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości udzielana w nich pomoc będzie finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Według danych Eurostatu Polacy najczęściej cierpią na schorzenia związane z zaburzeniami układu krążenia, a zaliczane są do nich m.in. nadciśnienie oraz zapalenie osierdzia. To również jedna z przesłanek, którą kierowano się przy podejmowaniu decyzji o tym, że jedna z nowo otwartych poradni w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych będzie skierowana do pacjentów z chorobami serca. Choroby krążeniowe, nadciśnienie, częste schorzenia wszelkie kardiologiczne, które są jednym z głównych przyczyn przedwczesnej śmierci Polaków. A w Zgierzu niestety tego typu chorób mamy bardzo dużo. Na Fijałkowskiego w przychodni rejonowej numer 1 mamy poradnię kardiologiczną nowo utworzoną. Ponadto od poniedziałku w budynku przychodni rejonowej numer 3 przy ulicy Łęczyckiej można korzystać również z poradni alergologicznej oraz urologicznej. Dzisiaj działają te poradnie w formie komercyjnej, no ale jest to taki jak gdyby proces organizacyjny. Najpierw, żebyśmy mogli się starać o kontrakt, musimy otworzyć poradnię. Dzisiaj funkcjonuje jako poradnia komercyjna. Mam nadzieję, że wkrótce postaramy się o kontrakt i będziemy leczyć pacjentów w formie nieodpłatnej. Poradnie mogą stać się bezpłatne, ale dopiero w przyszłym roku. Ewentualnie ta sytuacja mogłaby ulec zmianie, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił jeszcze w tym roku konkurs na tego typu świadczenia. Wspólnie z panią dyrektor Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych na posiedzeniach komisji wraz z radnymi dyskutowaliśmy na temat rozszerzenia oferty. Zresztą takie były też postulaty Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców, bo na nich głównie musimy patrzeć. W końcu jak najszersza oferta medyczna jest równie ważna, zwłaszcza w kontekście rozwoju cywilizacyjnego i tych wszystkich chorób, jakie się pojawiają. Mamy rozszerzoną możliwość wykonywania różnego rodzaju badań, nie odsyłania pacjentów w inne miejsca, w których musieliby do szpitalów czy miejsc wyposażonych w specjalistyczny sprzęt dostać się celem wykonania tych badań. Mogą zrobić to wszystko na miejscu w ramach opieki medycznej. Do trzech nowo otwartych poradni można już się zapisywać. Osobiście w placówkach Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych, czy też telefonicznie. Z porad lekarzy specjalistów skorzystali już pierwsi z Gierzanie. Jak warto podkreślić, są zadowoleni z udzielonych im świadczeń. Wczoraj w całym kraju obchodzony był Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji w Miejskim Przedszkolu nr 15 zorganizowane zostały gry i zabawy dla dzieci. Nie był to jedyny powód do świętowania, bowiem Dzień Malucha został połączony z obchodami 35-lecia istnienia przedszkola. W uroczystościach uczestniczył Rafał Woźniak. Święto to zostało ustanowione przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Ma ono przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Uznałyśmy, że to jest dobry powód, żeby z tej okazji zorganizować zabawy, żeby wspólnie z dziećmi w takiej dość kameralnej atmosferze, bo będą tylko pracownicy i będą dzieci, wspólnie poświętować. Była to podwójna okazja do świętowania, dlatego że 1 września przedszkole obchodziło swoje święto. Będziemy robić piknik z powodu urodzin 35. przedszkola numer 15. W tym dniu wszystkie dzieci dotarły do przedszkola z pięknym uśmiechem i dobrym humorem. Jest wiele powodów, dla których lubią takie imprezy. No bo można tańczyć, można się bawić, poczęstunki różne robić. Ale to chyba nie wszystkie atrakcje. I będą na przykład malowanie buziek i takie cukierki, ciasteczka. Oprócz tego dzieci zostały zaproszone przez dobrze im znane postacie z bajek do wspólnych zabaw ruchowych, konkursów i gier zespołowych. Nie zabrakło również baniek mydlanych i skręcania balonów. U nas z boku jest dużo balonów przy stoliku.
Jak na urodziny przystało, był również tort ze świeczkami. Przedszkole złożyło również jeden z projektów do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Walczymy o modernizację i rozbudowę naszego placu zabaw, ponieważ mamy sprzęt już bardzo stary, zużyty. Chcemy go częściowo naprawić, częściowo dodać nowe elementy, tak żeby stworzyć dzieciom przestrzeń do zabaw na świeżym powietrzu i do wydłużenia maksymalnego pobytu dzieci na świeżym powietrzu. Jest to projekt z numerem 36. Więcej ruchu dla maluchów. Odkąd ruszyło głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego, wśród wnioskodawców widać wzmożoną mobilizację do przekonywania Zgierzan, iż to właśnie ich projekt zasługuje na głos. Prezentowanie się na portalach społecznościowych już nie wystarcza, dlatego pomysłodawcy wychodzą do ludzi. Dzieci z osiedla 650-lecia promowały swój projekt poprzez mecz piłki nożnej z władzami miasta. Walka była zacięta. Ostatecznie urzędnicy przegrali z organizatorami w rzutach karnych. Jak za dawnych czasów. Jedną z bramek są dwa plecaki, drugą stanowi trzepak. Na boisku więcej piachu niż trawy. I tak nieraz całymi dniami dzieci z całego osiedla grają w piłkę. Klimat to może i ma, ale niedogodności z nierównego boiska jest znacznie więcej. Abyśmy nie biegali, żebyśmy się nie potykali o trawę, bo tutaj jest teren jest po prostu wyboisty, taka kartoflanka jest po prostu. No. W lewo, raz w prawo, raz do góry, raz do dołu, no nie wiadomo jak ta piłka się odbije, tak? Na prostym boisku to jest tak, że piłka odbija się dobrze w danych momentach, tak? I to jest lepsze, tak? Nawet dla amatorów, tak? Nawet dla nas to jak gramy. Na boisku zorganizowano mecz z władzami naszego miasta. Miało to pomóc w promocji zgłoszonego projektu do tegorocznego budżetu obywatelskiego, który zakłada, że w kwartale ulic Gałczyńskiego, Tuwima, Baczyńskiego wewnątrz osiedla zostanie wybudowany skwer sportowo-rekreacyjny. Postawili bramki, żeby wyrównali i takie te rzeczy. Żeby była trawa przede wszystkim, żeby była siatka wokół, żebyśmy nie musieli ciągle latać na dół, żeby łapać piłki, no i żebyśmy ogólnie mieli do tego warunki. Przedstawiciele magistratu mogli poczuć na własnych nogach, po czym dzieci na co dzień muszą biegać. Warunki są bardzo złe, no i tutaj rzeczywiście doceniamy trud, który włożyli ci mali zawodnicy w to, żeby przygotować ten projekt i go zgłosić. No i trzymamy za nich kciuki, żeby się udało, żeby mieszkańcy docenili trud i zagłosowali na to boisko. Z tego co pamiętam, chyba numer 1. Nowy obiekt sportowy może sprawiłby, że wyjdą na dwór ci, którzy nie są przekonani do grania w tak trudnych warunkach. Jak dzieciom nie zapewnimy takich rzeczy, to co mają te dzieci robić? Cały czas w internecie siedzieć? No, to bez sensu, w komputerze tylko cały czas i nie ma z nic sportu. W meczu oczywiście nie zabrakło goli. W regulaminowym czasie gry padł remis. Zorganizowano rzuty karne, w których lepsza okazała się młodzież. Być może tak dobry rezultat przełoży się na wynik projektu z numerem 1. Młodzież z osiedla 650-lecia jest zdeterminowana, aby to wygrać. Chcemy nowe boisko! Barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do wschodniej i środkowej Europy z Kaukazu. Miał być rośliną pastewną, okazał się jednak groźny dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt. Przez to szybko zrezygnowano z jego uprawy. Sęk w tym, że bylina bardzo się u nas zadomowiła i samoczynnie zaczęła rozprzestrzeniać. Rok temu w Siemianowicach Śląskich zmarła kobieta, która doznała silnych poparzeń po tym, jak kosiła trawnik w ogrodzie. Okazało się, że rozległe poparzenia spowodował właśnie barszcz Sosnowskiego. Toksyczna roślina pojawiła się także w Zgierzu. Barszcz Sosnowskiego to potężna roślina, której wysokość sięga nawet od 3 do 4 metrów. Na wiosnę zazwyczaj nie wyróżnia się na tle otoczenia. W tym czasie łatwo ją pomylić z łopianem. Ten rodzaj barszczu w Polsce uznawany jest za toksyczny i inwazyjny, a do tego objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży. Bliski kontakt z takim zielem może wywołać oparzenia 2 i 3 stopnia. O tym, jak niebezpieczny jest to chwast, wiedzą również zgierzanie. Już wiem o co chodzi. Ja kiedyś jeździłem na Moskwy, jak jeździłem, to właśnie tam bardzo dużo tego było, nie? Strasznie parzy. Nie wiem, jak to wygląda, praktycznie mówiąc. W telewizji kiedyś pokazywali, ale jak się wejdzie w taką trawę i tyle tej roślinności, to człowiek nie odróżni. No to jest to, że jak się dotknie, to można, duże wypryski wychodzą, bardzo bolesne i niebezpieczne. To jest taki krzew, który parzy.
Barszcz sosnowskiego rośnie na polach uprawnych, pastwiskach, w ogrodach i parkach, a także można go spotkać w miejscach nieużytkowanych przez człowieka, czyli głównie na odłogach, łąkach i przy drogach. Tak jak miało to miejsce w Zgierzu w pobliżu ulicy Żytniej. Co prawda dzięki szybkiej reakcji mieszkańców nikt nie został poszkodowany. Zostały wskazane przez mieszkańców może w ten sposób, a szczególnie przez dzieci, rośliny z podejrzeniem, że to jest barszcz sosnowskiego. My jako nie jesteśmy specjaliści, wzięliśmy te rośliny, przysłaliśmy do Uniwersytetu Łódzkiego na Wydział Biologii w celu stwierdzenia pochodzenia gatunkowego. Osoba upoważniona, uprawniona do tego potwierdziła, że jest to jednak barszcz sosnowskiego, jest to roślina parząca, niebezpieczna i musieliśmy podjąć inne działania związane z zabezpieczeniem tych roślin. Ustaliliśmy miejsce, gdzie występują te rośliny, ustaliliśmy miejsce właścicieli tych działek i żeśmy zalecili tym właścicielom o zabezpieczenie tego miejsca przed dostępem osób trzecich. Ten rodzaj barszczu szybko rośnie na małej powierzchni ze względu na ogromną zdolność do regeneracji, a wielka ilość nasion znajdujących się w glebie sprawia, że roślina zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka lat. Obowiązkiem właścicieli jest usuwanie tej rośliny ze swoich nieruchomości w ten sposób, żeby zabezpieczyć się przed ewentualną szkodą, jak i inwazją w środowisko. Metodami są tutaj najlepiej metody mechaniczne, gdzie można wręcz wykosić czy zalać rośliny gorącą wodą po prostu. Takie sposoby podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I wtedy można się pozbyć rośliny z nieruchomości, ale też obserwować, czy ta inwazja nie następuje nadal, ponieważ ona jest łatwo rozprzestrzeniającą się rośliną. Jednocześnie pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Zgierskiego Magistratu, jak i Straż Miejska apelują o to, by nie być obojętnym i informować odpowiednie służby w przypadku, gdy dana roślina przypomina barszcz sosnowskiego. Według danych opracowanych przez badaczy z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, nie ma województw wolnych od inwazji toksycznych barszczy, a najczęściej występują we wschodniej i centralnej części naszego kraju. Przy czym należy dodać, że najbardziej niebezpieczny jest on w okresie letnim. Na szczęście dla nas pogoda przestaje sprzyjać roślinom, także tym niebezpiecznym. Według synoptyków najbliższe 3 dni w naszym regionie będą przeważnie słoneczne, z jedynie przejściowym zachmurzeniem. Popadać choć nie za mocno może w sobotę. Temperatura jutro i w piątek wyniesie w Zgierzu i Strykowie odpowiednio 16 i 17 stopni, w Ozorkowie termometry wskażą o jedną kreskę więcej. W sobotę wszędzie pogoda wyrównana. Temperatura maksymalnie wyniesie 18 stopni Celsjusza. Noce chłodne od 6 do 9 stopni. Kolejne dni zapowiadają się stosunkowo ciepłe, ale już dużo bardziej deszczowe. W środowych wydarzeniach to już wszystko. Po nich zachęcam Państwa do obejrzenia przygotowanego przez Rafała Woźniaka kolejnego odcinka programu Dobrze Radzę, czyli Vademecum Centrum. Na kolejne wydanie programu lokalnego zapraszam natomiast w imieniu Czarka Adamskiego w piątek o 18.30. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Rusza trzecia edycja akcji Dobry Wzrok na Start w salonach optycznych Italo Optica. Zbadaj wzrok swojego dziecka u okulisty, a z wynikiem badań przyjdź do salonu optycznego Italo Optica. Przy zakupie wybranych opraw za plastikowe szkła okularowe z antyrefleksem i filtrami UV zapłacisz tylko złotówkę. Zgierz, plac Kilińskiego 9, Gałczyńskiego 40, infolinia 42 715 55 55.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym wydaniu Vade Mecum Centrum, czyli Dobrze Radzę. Jak widać, letnia aura nas jeszcze nie opuszcza, dlatego możemy sobie wyjść, pobiegać, pospacerować, czy posiedzieć tak jak ja. W dzisiejszym programie będzie m.in. o... Deszcze, spadek temperatur może powodować, że dopadnie nas jesienna chandra. Czyli nic nam się nie chce, humor nam nie dopisuje. Podobno duży wpływ na to, jak się czujemy, ma nasza dieta. Możemy poprzez jedzenie owoców czy warzyw wpłynąć na nasz organizm, czyli na nasze samopoczucie. Oczywiście. Przede wszystkim owoce i warzywa dostarczają nam dużo składników mineralnych i witamin, co przede wszystkim jest ważne na to, jak nasz organizm funkcjonuje i jaki ma wpływ. Zwłaszcza teraz w okresie jesiennym, gdzie jest dużo takich, powiedziałbym, ciężkich sytuacji, gdzie wszyscy przeziębiają się, chorują, bo brakuje im przede wszystkim właśnie witaminy C. Czyli mówimy o jakich owocach na przykład, czy warzywa? I owoce, i warzywa. Owoce głównie mają dużo właśnie witamin. Jeśli chodzi o witaminę C, to w tym sezonie bym przede wszystkim polecała owoce cytrusowe, pomarańcze, kiwi, bo zwłaszcza w sezonie takim późno-jesiennym są one najbardziej właśnie bogate w tą witaminę. Kiwi też mogę polecić, jeśli chodzi o warzywa, papryka. Jedna chociażby średnia papryka potrafi zaspokoić już dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Mówimy o tym, żeby spożywać je raczej codziennie. Tak, tak, oczywiście. Najlepiej jest spożywać codziennie, najlepiej 5 porcji dziennie, tak jak to się zaleca, jak Światowa Organizacja Zdrowia o tym mówi. Ważne jest to po prostu, żeby było to codziennie kilka porcji, nie raz na jakiś czas duże porcje, bo organizm nie ma zdolności tutaj gromadzić tych wszystkich bioflawonoidów, substancji antyoksydacyjnych, które są akurat tutaj bardzo ważne, żeby zapobiegać chorobom. Jeszcze zapytam, nie wiem, czy się pani orientuje, czy możemy bazować na samych warzywach i owocach codziennie, tylko to jeść. Tylko to. Znaczy się, są oczywiście takie odmiany diety, gdzie są, jest to fruktarianizm, weganizm. Typowo wegańska dieta opiera się głównie na warzywach, owocach, ale nie tylko. No wiadomo, ja akurat nie jestem zwolenniczką, bo wiadomo, czy białko, czy chociażby niektóre substancje, które są w produktach zwierzęcych, są bardzo ważne. Dieta wegańska, owszem, jeszcze da się ją tutaj jak najbardziej zbilansować, więc takie produkty jak najbardziej mogą wchodzić w grę, ale to wiadomo, trzeba mieć dużą wiedzę, żeby faktycznie dostarczyć odpowiedniej ilości białka i wszystkich witamin, bo nie wszystkie witaminy, warzywa i owoce mogą dostarczyć, więc wtedy już trzeba dbać o suplementację. A na pewno wpływa na jakieś, na zdrowie i tak dalej. No wiadomo, warzywa i owoce. Super sprawa, nie? Woli pani kupować na rynku czy w supermarkecie jednak? Wydaje mi się, że tu jednak jest takie trochę świeższe. No, ja już mam takie przekonanie po prostu. Na rynku. A czemu? Bo co, choć świeże w supermarkecie wywożą ich i wymiętoszą, a pieniądze zbierają to samo. Warzywa, jedz warzywa, będziesz zdrowa. A jakie pani najbardziej lubi? No, oczywiście, marchewka, kapusta, kalafior, kalarepa, no co tam jeszcze, dynia, gotuję zupy z dyni. Powinno się jeść dla zdrowotności. Na rynku wolę. Dlaczego? Bo na rynku jest może świeższe, no i dlatego na rynku lepiej. Chociaż supermarkety mają też swoje dobre strony, także nie jest też, że albo tu, albo tam. One są, można powiedzieć, że one są zdrowe? Zdrowe. Na pewno zdrowe są. Jako do warzyw swoich, nie? No. Buraczki czerwone, złoty 50, długie i krótkie. Marchewka złoty 50, fasolka zielona 4 złote, żółta 3 złote, rzodkiewka złotówkę, cebulka złoty 50, cukrowa 4 złote. Praca, praca, praca. Niektórzy chcą ją rzucić, drudzy znaleźć,
a jeszcze inni zmienić. My mieliśmy okazję spotkać się z kilkoma pracodawcami, którzy przedstawili nam, jakich pracowników szukają. Możemy aplikować na te stanowiska już dziś. Poszukuję pracowników oraz dbam o ich rozwój. Firma Spedimex jest polską firmą logistyczną. Zajmujemy się zarówno transportem, jak i logistyką oraz spedycją towarów. Kogo poszukujecie? Magazynierów, kierowców? Szukamy głównie pracowników magazynowych oraz biurowych. Najwięcej mamy rzeczywiście pracowników fizycznych i tutaj jakby mamy największe potrzeby rekrutacyjne. Zarówno jeżeli chodzi o nasz oddział w Strykowie, to jest siedziba główna firmy, jak również oddziały na terenie całej Polski. Co powinno w naszym CV się znajdować, żeby dostać? Oczywiście preferujemy osoby, które już posiadają doświadczenie i uprawnienia na wózki, ale też dajemy szansę osobom młodym, które chcą dopiero zdobyć doświadczenie. Czy teraz w obecnym czasie właśnie poszukujecie tych pracowników? Tak, oczywiście prowadzimy rekrutację, więc jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych do nas. CV można wysyłać od razu na firmę? Czy... Można przesyłać na nasz adres firmowy, ewentualnie można również zadzwonić, dopytać o szczegóły oferty. Firma Eurofon Polska, spółka z o.o. w Zgierzu, firma z długoletnią tradycją. Obecnie w związku z rozwojem firmy poszukujemy pracowników głównie produkcyjnych. Na magazyn z uprawnieniami na wózki jezdniowe, z napędem silnikowym oraz krajacze i klejarze do obsługi maszyn. Firma rekrutuje, jest zgłoszona oferta w Urzędzie Pracy, można wysyłać na mój adres mailowy. Jeżeli mówimy o tej pracy, to jest to praca za minimalną? Nie, jest to praca za wyższą stawkę dostosowaną do doświadczenia i kwalifikacji, również z premią regulaminową na określonych warunkach w regulaminie wynagradzania. Praca trzyzmianowa, no oczekujemy tej dyspozycyjności, to prawda, ale też gwarantujemy zatrudnienie. Praca w weekendy również? Weekendy raczej nie, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, natomiast generalnie pracujemy według harmonogramu sporządzonego na dany okres rozliczeniowy jednomiesięczny. Przede wszystkim poszukujemy listonoszy, zarówno tutaj na obszar Zgierza, ale też okolic szeroko pojętej Łodzi, więc serdecznie zapraszamy wszystkich do aplikowania. Można wejść na naszą stronę internetową www.poczta-polska.pl. gdzie w zakładce praca znajdują się wszystkie aktualne oferty. Co w naszym CV powinno się znajdować, jeżeli chcemy aplikować na to stanowisko? Przede wszystkim poszukujemy listonoszy z własnym pojazdem, więc to jest pożądana kwestia, prawo jazdy i własny samochód. No i chęci do pracy, tak? Pracy jest dużo w poczcie, ale zapraszamy wszystkich, którzy chcą się uczyć i chcą pogłębiać wiedzę. Dużo było o minimalnej stawce tutaj. Czy ta praca też jest za minimalną? Nie, jest więcej niż minimalna. Poszukujemy osób, które przede wszystkim chcą zostać policjantami, chcą pomagać innym osobom. Praca w policji wymaga przede wszystkim poświęcenia i zaangażowania, ale daje również wiele korzyści. Przede wszystkim satysfakcję z pomocy innym. No i wcześniejsza emerytura. Również. Jest to jeden z atutów. Oczywiście dajemy również możliwości rozwoju, możliwości awansów. Jest to stała posada. Nie musimy się tutaj obawiać o naszą przyszłość. Trudno się dostać chyba. No procedura jest dość długa. Trzeba zdać testy wiedzy, testy sprawności fizycznej, testy psychologiczne, przejść rozmowę kwalifikacyjną i szereg badań lekarskich. Na rynku pojawiają się nowe okazy roślin, które choć zachwycają latem, nie są przystosowane do naszego klimatu. Dowiemy się teraz, jak chronić nasze rośliny
przed niskimi temperaturami. Okręcamy je włókniną, taką zimową już, ale to dopiero po pierwszych takich właśnie przymrozkach. Na balkonach teraz ładnie wyglądają te rośliny, mówimy też o takich. No takie ciężej takie przykryć już, by trzeba doniczki nawet zabezpieczyć w jakieś tekturowe nawet takie pudła ze styropianem, żeby to było ciepło i później na wierzchu okręcić włókniną. Tujek niektórzy mają na balkonach, jakieś klematisy czy tam jak takie róże niektórzy też mają balkonowe. Zaczęliśmy słońcem, kończymy pochmurną pogodą. A my widzimy się z Państwem już za miesiąc, a ja tymczasem idę kupić sobie trochę dobrego samopoczucia.